Ojejciu, dzieci kochane, metale. Tym razem lekcja pod tytułem Pull Off. Ta technika łączy się ściśle z techniką Hammer On, którą już wcześniej na filmiku pokazywałem. Polega głównie na tym, przede wszystkim na tym, że uderzamy, czy tam dźwięk wydobywamy, szarpując, można powiedzieć, palec lewej ręki, tak aby on wydobył dźwięk. Tu był, wcześniej był hammer on, to było to, prawda? Raz uderzałem piórkiem. I wydobywałem cztery dźwięki na przykład, maksymalnie. Ale w drugą stronę uderzam raz, jakby można powiedzieć, napędzam ten mały palec wiadomo, można również bez uderzenia. Sobie łączyć tę technikę razem z kostkowaniem albo właśnie teraz tak, uwaga, teraz dokładnie, żeby to zobaczyć, mam nadzieję, że to wszystko widać, będę tu przybliżać kostki, nie używam teraz i teraz tak, mam na przykład na siódmym progu paluch i teraz robię tak, że tak go robię, żeby go po prostu ściągnąć. Po prostu jakby można powiedzieć właśnie zamiast piórkiem uderzyć palcem. Widzicie, że to ściąga. Ups, ściągam ten dźwięk. Jest to trochę trudne, ponieważ tymi palcami trzeba jeszcze tutaj szarpywać. Nie dość, że uderzamy, to jeszcze musimy nimi szarpać. Ja tu mam cały czas w piórku. Wiadomo, to brzmiało na klinie. Teraz jak sobie włączę przesterek. Teraz na przykład uderzamy bez piórka. Wzbudzają się też inne struny, więc tu można połączyć teraz palm muting, czyli tłumienie nad garstkiem z tą techniką, tu można ją nazwać hammer on, pull off lub legato, tak jak już wcześniej mówiłem. Ja na przykład też robię, że robię sobie, trzymam sobie tu, tak żeby te struny nie brzmiały, nie wzbudzały się. I biorę. Brzmi to całkiem fajnie i widowiskowo, prawda? Tu trzymamy gitarę. Wiadomo, tu jest kwestia już wyobraźni, jak to zagramy i co z tym zrobimy. Można to zastosować, złapać sobie tak i zagrać. Jest naprawdę co nie miara, że tak powiem, i
Kwestia teraz tylko zastosowania właśnie tej techniki. No wyćwiczenie na pewno jest ważne. Na przesterze jest dużo łatwiej zagrać to niż na klinie. To od razu mówię. Dużo łatwiej zagrać, ale jednak trzeba panować nad tym tłumieniem. Jak teraz nic nie robiłem, to... I teraz to możemy sobie ćwiczyć podczas tych codziennych takich właśnie ćwiczeń. Właśnie na przykład pajączek, znowu ten pajączek. Wiadomo, tłumię tutaj tym, żeby nie wzbudzać dźwięku. Też jest ważne to, że te struny, które aktualnie gram, czyli na przykład drugą strunę, robię tak, że delikatnie tutaj robię mu jakby jej miejsce, żeby wybrzmiewała, więc jakby można powiedzieć, troszeczkę manipuluję tym nadgarstkiem. Jak gram grube struny, to też odrobineczkę podnoszę. To jest kwestia tylko wyczucia, nawet nie wiem, czy to w ogóle pomoże. To co ja tutaj pokażę, w każdym razie, że musicie wiedzieć, tą strunę, którą aktualnie gramy, trzeba jej jakby dać miejsce, pozwolić jej wybrzmieć, częściowo przynajmniej, tak żeby podnieść po prostu ten nadgarstek, odrobineczkę, w danym miejscu, wiadomo, to nie jest tak, że podnosimy. Wtedy się wzbudzają też te cieńsze, ale tą cieńszą strunę na przykład tłumię palcem tu pierwszym, ponieważ dotykam go. Dotykam tym palcem lekko strunę pierwszą. Ja na przykład gram coś takiego też. Można się bawić po prostu jak piernik i mieć taki ubaw, że no ja nie wiem, no. Pomogłem?